2023 rok. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi janowskiej i Lubelszczyzny, młodzież szkolna, rodacy. Dziś, w 79. rocznicę bitwy na Porytowym Wzgórzu, stajemy do uroczystego apelu pamięci, aby złożyć hołd znanym i bezimiennym żołnierzom i partyzantom oraz mieszkańcom tego regionu, którzy z godnością i honorem stanęli do walki o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, przywołujemy wszystkich rodaków, dla których do ostatniej chwili życia ojczyzna pozostała dobrem najwyższym, a spełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Do was się zwracam, potomni. Nie zapominajcie bohaterskich rodaków, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Wlazie, no nie chcę wyjść tam to w czarnym. Zapraszam delegacje jednostek rządowych, samorządowych, związków kombatanckich, partii politycznych, urzędów i zakładów pracy do złożenia wieńców i wieńców. Wieniec składa Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, wraz z przedstawicielami Piłsudczyków, okręg Lublin.
Z nic pamięci zapali 7. Środowiskowa Drużyna Starszo-Harcerska Zielone Szeregi z Janowa Lubelskiego oraz 1. Drużyna Harcerska Atlantyda z Janowa Lubelskiego.